Szanowni Państwo, przenieśmy się teraz do naszych dziecięcych marzeń. Zajrzyjmy w głąb króliczej nory i wraz z Alicją przejrzyjmy tę fantastyczną, pełną magii przygodę. Serdecznie zapraszam. Retrety na pewno się spóźniał. To ona? Nie, nie jestem przekonana. I to ma być wdzięczność! Tygodniami wlokłem się to za jedną Alicją, to za drugą i ciągle wielkie, śliniące się potwory zawierzały się na mnie toporami rzeźnicy. Popatrzmy na nią. Powinna być właściwą Alicją. Gdyby była, mogłaby być. Ale nie jest, więc nie może. Ale gdyby była, to by mogła. Ale nie jest w żadnym razie. Ale wy mnie nawet nie znacie. Jak się masz? Jestem Tirlidam, a on Tirlidum. Nie, na odwrót. Ja jestem Tirlidum, a on Tirlidam. A ty kim jesteś? Alicją. Ale nie tą Alicją! Jak mogę być nie tą Alicją, skoro to jest mój sen? Powinniśmy to sprawdzić w rokrocznią. Ja przyniosę. Opowiedz jej o Jumper Smoku. To będzie fucharny dzień. Alicja spotka się z Jumper Smokiem, przebije go ostrym mieczem, a wtedy powróci do nas Biała Królowa. Wycinałem zwolenników Białej Królowej. Patrz, przyniosłem ci oto znalezisko. Zbitek starego pergaminu. Jak miło. To przepowiednia. Przepowiednia? A co w niej ciekawego? Zechciej spojrzeć o tutaj, na ten dzień. Wszędzie rozpoznam te blond włosy. To jest Alicja. Obawiam się, że tak. To ona wróciła? Czego ona chce od mojego Jumper Smoka? Myślę, że ona chce go zabić. Ona chce zabić mojego słodkiego potworka? Obawiam się, że tak. Znajdź ją. Bardzo cię proszę. Ryby, żaby i raki raz wpadły na pomysł taki, aby opuścić staw, siąść pod drzewem i zacząć zarabiać śpiewem. No ale cóż, kiedy ryby śpiewały tylko na niby, żaby
niedzielę. Mam pomysł zupełnie prosty, zacznijmy budować mosty. No ale cóż, kiedy ryby wdrożały tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak. Rak wtedy rzecze rodacy, musimy wziąć się do pracy. Mam pomysł zupełnie nowy, zacznijmy kłuć podkowy. No ale cóż, kiedy ryby kłuły tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak. Popatrzcie, co kot przywlókł. Nie ma miejsca, nie ma miejsca! Toż to ty. To nie ona, to nie ona. On już prowadził mnie, tę Alicję. Ale rzeczywiście, że to ta z całą pewnością Alicja. Od razu cię poznałem. Jak widzisz, my wciąż jemy pod wieczorek. A wszystko dlatego, że musiałem jakoś zabić czas, czekając, aż do nas wrócisz. Martwiłem się. Ale teraz jest już wszystko dobrze. Powinien więc zaświtać chwarny dzień. Chwarny dzień. Alicjo, czy znasz piosenkę o lwie? Nie, nie znam. To posłuchaj. Niczego nie bał się, niczego nie bał się. No pewnie, że się nie bał, bo był duży. Dużemu to dobrze, dużemu to dobrze, bo dużo ma dużo odwagi. Przed niczym nie tchórzy, nie boi się burzy. I nawet baby Jagi, nawet baby Jagi, i nawet baby Jagi się nie boi. Gdy nadejdzie chwarny dzień, gdy biała królowa znów założy koronę, wtedy wam zatańczę frygidę. Jeśli to nie sen i może istnieć świat, gdzie niebo nie ma skaz, a wolność nie ma rad. Jeśli wiara w nas tylko złudem jest, czy się skończy noc, czy nadejdzie dzień? W ogniu staje świat i ciebie wybrał los, byś szerzył nowy ład. W obronę słabych wziął. Stoisz dumny tu i jak gwiazda śnisz. Czy cię czeka triumf, czy porażki wstyd? Przez jedną chwilę ten świat leży. Przez chwilę wierzysz ten złud, zanim padnie strzał. Będziesz moją nową ulubienicą. Chcesz zobaczyć, jak się u nas tańczy? Bardzo, wasza wysokość. Popatrz. Thank you.
moja mała, biała siostrzyczka. Gdyby nie Jabber Smok, moi poddani dawno zbuntowaliby się przeciwko mnie. Dlaczego? Powiedz, dlaczego poddani nie kochają mnie tak, jak kochali moją siostrę? Nie kochają. Ale czy nie jest lepszym władcą ten, który wzbudza strach, niż ten, który wzbudza miłość? Tak. Wszyscy ją kochali. Dlatego ja nie potrzebuję miłości tłumu. Zostawmy go dla niej. Ty jesteś mój. Widzi każdy ruch. Przecie w lewo, nie bramą zyskam głos. Czy w prawo, już narodowcy do mnie gną. I obietnic wam raz cały ma. Starczywie krytyko moim zamknąć usta. Zdumie krzyk, zdławie bum. Prowody raz znajdę i musisz sznurą kręcę. Szczęście wam może dać ten, kto sztuki władzy ma i wie, jak nie poglądać ich. Wasza biała wysokość, pozwól mi się przedstawić Alicji. Witaj, Alicjo. Miecz znowu jest w domu. Już pora na chwalny dzień. Nikt inny go nie zgładzi w żadnym razie. Jeżeli to nie będzie Alicja, on nie zginie. Alicjo. Jeśli zdecydujesz się walczyć z tą istotą, nie możesz zrobić tego ze względu na przepowiednie, albo dlatego, że inaczej nie wrócisz do domu. Musisz zrobić to wierząc, że to jedyna i słuszna decyzja. I pamiętaj, nie będzie przy tobie nikogo.
Niech tak będzie. Zgładzę Jabber Smoka. Hurra! Niech żyje Alicja! Alicjo, chodźmy przygotować się do walki. Zając, zabierz kocioł. Elżbieto Krymska, twoje zbrodnie zasługują na karę śmierci, ale to wbrew moim ślubom. Zostajesz więc wygnana na zakresy. Nikt nie okaże ci sympatii, ani nawet nie odezwie się do ciebie. Ach, witaj, chwarny dniu! Ach, witaj, frygi drygi! Pomiędzy Krukiem a sekretarzykiem. Nie mam najmniejszego pojęcia. Żegnaj, Alicjo. Naszych marzeń skrzydlaty jest jak ptak.